dziękuję za przyjęcie zaproszenia na nasze wydarzenie inaugurujące start kampanii wyborczej Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Trzecia Droga Polski 2050 Szymona Hołowni i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Chciałbym gorąco powitać na naszym wydarzeniu posła Michała Gramatykę, wiceministra cyfryzacji. Niestety jeszcze nie dojechał, albo pewnie parkuje, prezes Koła Powiatowego w Rudzie Śląskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, pana Marka Kaczmarczyka, z którym bardzo dobrze nam się tutaj współpracuje w Rudzie Śląskiej. Nawiązaliśmy tę współpracę w ramach koalicji, wynikiem czego mamy taką bardzo świetną ekipę, która idzie tutaj po władzę do gmachu ratusza miejskiego. Chciałbym też przedstawić przede wszystkim na początku kandydatkę do sejmiku województwa, panią Aleksandrę Poloczek. Dzisiejsza godzina jest też taka nietypowa, 16. Cenimy sobie gospodarność. Na tą gospodarność będziemy stawiać w Rudzie Śląskiej. Dlatego obecność dzisiaj jest nie 100% kandydatów, z uwagi, że praca zawodowa nie pozwoliła im na obecność. Także zaprezentuję jedynie poszczególne okręgi obecnych tutaj osobach. Ja będę reprezentował okręg numer 1. To jest Hebzie, Godula, Ruda i Orzegów. I z okręgu numer 1 będzie startować pani Joanna Domachowska. Pan Bartosz Stolarski. Pani Katarzyna Krawczyk-Wacławik. Pan Mariusz Kitel. Niestety obowiązki zawodowe nie pozwoliły mu dzisiaj być tu obecnym. Pani Bożyna Rasińska. Piotr Słota. Pan Jagoda Żogała. Też niestety nie mogła być dzisiaj obecna. Pani Joanna Friedek. Też niestety obowiązki zawodowe. I pan Adam Kop. To jest silna ekipa, która powalczy o okręg numer 1 w Rudzie Śląskiej. Okręg numer 2 będzie otwierał pan Marek Kala. Pan Robert Remszel. Pan Krzysztof Toboła. Pani Izabela Szczyrba. Niestety też obowiązki zawodowe nie pozwoliły. Jak również pani Beaci Atłas i Izabeli Dorajczyk. I pan Karol Pieter. Okręg numer 3 będzie otwierał pan Łukasz Pech. Cześć. W tej super ekipie też jest pan Marcin Bubala. Dzień dobry. Pan Adam Bokuniewicz. Nie dotarł, ale to jest właśnie jest reprezentant naszego koalicjanta Polskiego Stronnictwa Ludowego, będzie reprezentował tą stronę. Pani Irena Wojtanowska. Dzień dobry. Pan Szymon Kowalczyk. Dzień dobry. Pani Magdalena Leksowska. Pani Monika Zdebel. Też obowiązki zawodowe nie pozwoliły. I pan Grzegorz Rydzewski. Też obowiązki zawodowe też nie pozwoliły dotrzeć. Okręg numer 4 będzie otwierał dotychczasowy radny. Pan Rafał Wypior. Cześć. Myślę, że tutaj nie trzeba przedstawiać. Mieszkańcy Rudy Śląskiej pana Rafała znają. Praktycznie jedyny opozycjonista w obecnej Radzie Miasta. Który zwraca uwagę tutaj na te bolączki mieszkańców. Pan Dariusz Maciąg. Też tutaj reprezentuje Polskie Stronnictwo Ludowe. Pan Jacek Zagórski. Pani Magdalena Langier. Pan Artur Król. Pani Katarzyna Kłosowska. I pani Weronika Skupin. Grzegorzu, jako lider okręgu trzeciego muszę nie wymienić jeszcze naszej Basi. A przepraszam, pani Barbara Górska. Dobrze, lider musi czuwać, tak? Niestety, no już bez okularów pewne tutaj literki uciekają. Ja bym prosił o zabranie głosu pana posła Michała. Bardzo proszę. Dzień dobry. Szanowni Państwo, Trzecia Droga idzie po mandaty, idzie po współodpowiedzialność w sprawowaniu władzy samorządowej w Rudzie Śląskiej. Ruda Śląska obok Tychów to są dwa miasta, w których w wyborach parlamentarnych
zebraliśmy największe poparcie. To prawdopodobnie dzięki zaangażowaniu takich ludzi jak Ola Poloczek, jak Rafał Wypior, jak Grzegorz Maciantowicz, jak Marek Kala, jak ta ekipa za moimi plecami. Trzecia droga to jest szacunek dla środowiska. To jest program oparty o wszystkie rozwiązania, dzięki którym nie będziemy musieli szukać planety B, bo będziemy dbać o planetę A. Trzecia droga to jest równoważność. Kobiety i mężczyźni muszą mieć ten sam start. Czy jesteś człowiekiem z niepełnosprawnościami, czy jesteś w pełni sprawny, to nie powinno definiować twojego sukcesu. Czy urodziłeś się, mieszkasz, uczysz się w Rudzie Śląskiej, czy w Katowicach, czy w Warszawie, czy w Gdańsku, to również nie powinno być determinantą twojego rozwoju zawodowego. Trzecia droga to wreszcie jasne zasady. Nasi radni nie idą po to, żeby zasiąść w fotelach prezesów miejskich spółek czy dyrektorów miejskich instytucji. Nasi radni idą do wyborów po to, żeby służyć wam, mieszkankom i mieszkańcom Rudy Śląskiej. Jeżeli ktokolwiek będzie chciał przejść z tej służby legislacyjnej do funkcji czysto zarządczych, będzie musiał odczekać pół roku od wygaśnięcia własnego mandatu. Tak, zdaję sobie sprawę, że to nie jest standardowe rozwiązanie. Zdaję sobie sprawę, że gdybyśmy wzięli radnych w województwie śląskim, no to duży procent z nich pracuje w instytucjach miejskich czy w spółkach z udziałem samorządu, ale my właśnie chcemy z takim podejściem zerwać. Trzecia droga, wspólna droga, trzecia droga to Polska 2050 Szymona Hołowni i Polskie Stronnictwo Ludowe. Głosujcie właśnie na nas, bo warto. Aleksandra Poloczek, nasza kandydatka do sejmiku, 340 głosów brakło, żeby w województwie śląskim mandat nie trafił w ręce Konfederacji, tylko trafił w ręce Aleksandry Poloczek. Teraz nie brak, teraz będzie bardzo duży margines. Obiecuję to Państwu.